Poniedziałek, pierwszy dzień października. Anna Tabaka, dzień dobry, zapraszam na Silesia Fresh. Wygląda jak mus owocowy dla dzieci, ale tym musem nie jest. W środku zamiast owoców wysokoprocentowy alkohol. Mówiąc wprost, wódka. To nowy pomysł na biznes jednej z firm, ale jak alarmują eksperci, też nowy pomysł na kolejne pokolenia alkoholików. Producentem wódki w tubkach jest ta sama firma, która produkuje jedne z popularnych musów owocowych dla dzieci, dostępnych w bliźniaczo-podobnych opakowaniach. A o pomyśle, o którym od kilku dni jest głośno w całym kraju, Paweł Jędrusik. Gdyby nie mały napis wódka i informacja o zawartości alkoholu, można się pomylić. Jedna z firm wypuściła alkohol w formie przypominającej musy dla dzieci i o pomyśle zrobiło się głośno. No nie wiem, czy to takie dobre. Dlaczego? No bo to byle kto może chyba kupić, czy to jest ten i potem gdzieś po cichu. Nie wygląda na to, że pije, a w głowie mu zaraz zakręci, nie? Złe. Dlaczego? Bo to też jest kuszące. To jest też kuszące dla tych osób, które lubią wypić. I no, tak samo jak butelka. Także to nie jest dobry pomysł, żeby takie coś sprowadzać na rynek. Produkt można już kupić w jednej z dużych sieci supermarketów, choć dziś nie znaleźliśmy go na sklepowych półkach. Czemu wzbudza tyle emocji? Z powodu wyglądu. Ten łudząco przypomina mus owocowy, a etykieta daleka jest od tych, które kojarzymy z butelek z alkoholem. Taki krok marketingowy wywołał skandal. Między innymi wśród polityków, bo głos w tej sprawie zabrał już marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Alarmują też specjaliści od uzależnień. Byłem oburzony. Ironicznie powiem, no powiedziałem nawet to swoim pacjentom, że pracy mi nie zabraknie, bo kolejne pokolenia jak gdyby idą w uzależnienia, bo zamiast ograniczać to jak gdyby idziemy w takim kierunku, że no, dzieci i młodzież będą pili po prostu ten alkohol i uważam, że to idzie w takim bardzo złym kierunku. Wizerunkowo na pewno, ale wbrew pozorom zdaniem ekspertów taki krok może przynieść spore zyski. Niestety trzeba przyznać, że mają szanse na sukces i ekonomiczny, i marketingowy. Zastosowano tutaj taką bardzo przebiegłą dźwignię i symbolikę czegoś, co się kojarzy z dziecięcym musem owocowym i tak naprawdę zdejmuje ciężar picia alkoholów wysokoprocentowych. No i też nie da się ukryć, że ludzie coraz częściej piją wysokoprocentowe alkohole w małych objętościach, natomiast butelkę ciężko ukryć. Warto jednak pamiętać, że wódka to nie mus i nie trzeba jej pić, a nawet nie warto, bez względu na etykietę. Kierowcy już mocno odczuwają inwestycję kolejową w Katowicach, a to dopiero początek. Mieszkańcy zastanawiają się, którędy jeździć, żeby ominąć korki. Nie jest to łatwe, a w najbliższych dniach będzie jeszcze gorzej. Na razie zamknięte zostały 3 wiadukty, a najpoważniejsze utrudnienia dopiero przed nami. Łukasz Kądziołka. Na wielu drogach jest ciasno i korkuje się nawet poza godzinami szczytu. Od wczoraj mieszkańcy Ligoty mają spore utrudnienia związane z zamknięciem wiaduktu kolejowego nad ulicą Kłodnicką. Dochodzą do nas głosy mieszkańców, że dojazd do pracy zwiększył się od 25 do 40 minut. Niektórzy chętnie dzielą się przemyśleniami w mediach społecznościowych. Google Maps wskazuje czas dojazdu do Ligoty 2,5 km 25 minut. Chciałem serdecznie podziękować Katowicom, PKP PLK oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tak miło mogę spędzić czas, pisze jeden z mieszkańców. Żeby przejechać autem z jednej strony miasta na drugą, trzeba bardzo kombinować. Wyjeżdżam z Katowic Panewnik i żeby dojechać do szkoły z dziećmi na Bogucice, to muszę przejechać przez Chorzów. Jazda naokoło jest nieunikniona. Niebawem będzie to dotyczyło nie tylko południowej części miasta. Cały ruch z południa Katowic ulicami Ligocką i Brynowską dociera do Mikołowskiej. Dzisiaj jedna z głównych dróg dojazdowych do centrum jeszcze jest otwarta, ale za kilka dni pod wiaduktem nie będzie można przejechać. W związku z zamknięciem powstaną tymczasowe przystanki. Ich lista jest długa. Katowice Andrzeja Dworzec, Katowice Kopernika Dworzec, Katowice Skłodowskiej Dworzec i Katowice Plac Miarki będą pełnić funkcję tymczasowego dworca autobusowego. To tutaj zostanie przekierowana spora część linii autobusowych, które wcześniej wjeżdżały na dworzec autobusowy. Nie tylko samochody osobowe mogą stać na Mikołowskiej, będą im towarzyszyły także autobusy. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej solidarnie będą tkwili w korkach. Ciężko będzie, bo no właśnie nie mamy wyboru.
Trzeba będzie jeździć okrężną, no i tracić czas, paliwo, pieniądze, nerwy. Prawdziwy test cierpliwości w następny poniedziałek, 7 października, kiedy zamknięta zostanie ulica Mikołowska. Wzrasta liczba zachorowań na grypę i koronawirusa, choć sytuacja w przychodniach i szpitalach w naszym regionie jest jeszcze dobra, to lekarze apelują, warto zachować ostrożność i dbać o higienę, bo to jedyne sposoby, żeby uniknąć choroby. Paweł Jędrusik. Taki widok podczas jesieni nie zaskakuje nikogo. Wtedy sięgamy po domowe metody leczenia. Czosnek, imbir i wszelkie witaminy, których nie lubię. Suplementy łykać, no bo co inaczej, nie? Jakieś elektrolity i będzie dobrze. To może zadziałać, ale na zwykłe przeziębienie. W ostatnich dniach lekarze zauważają jednak spory wzrost zachorowań na grypę i koronawirusa. Choć na razie źle nie jest, to niewykluczone, że w kolejnych tygodniach zakażeń będzie jeszcze więcej. Tych pacjentów, którzy do nas trafiają, jest coraz więcej. Wszystkie infekcje, które są szczególnie u osób, gdzie mamy wielochorobowość, choroby współistniejące, obciążenia plus wiek, mogą przebiegać bardzo dramatycznie. W tej przychodni w Sosnowcu, jak określają lekarze, na razie jest średnio. Doktor Kazimierz Srokosz zwraca uwagę, że grypę i COVID łatwo pomylić. Jest to bardzo trudne do odróżnienia. Wszystkie te choroby przebiegają z podobnym początkiem, z temperaturą, z bólami głowy, bólami stawów, bólami mięśni, prawda, katarem, kaszlem. Dla nas tak najlepszą formą rozpoznania między grypą a COVID-em czy RSV są testy combo. W przypadku grypy najwięcej zachorowań pojawia się zawsze w grudniu i w styczniu. Gaudeamus igitur zabrzmiała dziś w wielu uczelniach w całym kraju. Po raz 20 w Akademii Śląskiej w Katowicach. Dokładnie w tym roku mija 20 lat od powstania uczelni o interdyscyplinarnym profilu. Magda Sincewicz. Technika, sztuka i medycyna. Wszystkie w jednym miejscu. Można? Można, a nawet trzeba. Po co? By dać młodym ludziom możliwość wyboru, pokazując im tym samym, że te dziedziny mogą się przenikać, tworząc spójną całość. To pozwala na szerokie spektrum wiedzy, także my bardzo cieszymy się, że mamy w tym roku dużo więcej studentów niż w latach poprzednich, to znaczy jesteśmy uczelnią docenianą. To mnie bardzo raduje, ale musimy przede wszystkim dbać o jakość nauczania. I ja wszystkim swoim wykładowcom powtarzam, że interesuje mnie przede wszystkim jakość, jakość, jeszcze raz jakość. I tak już od wielu lat. Te 20 lat funkcjonowania na rynku jednak na pewno pokazuje to, że szkoła ma doświadczenie, wie w jakich niszach szukać nowych kierunków, stąd też myślę, że ta szeroka interdyscyplinarność. Natomiast na Śląsku na pewno potrzebujemy osób z wykształceniem technicznym, dlatego takie szkoły jak Akademia Śląska są bardzo ważne po to, żeby kształcić osoby, które będą zasilały nowoczesny przemysł, zasilały nowoczesną gospodarkę. Między innymi o tym opowiadał znany popularyzator nauki i fizyk cząstek dr Tomasz Rożek, który wygłosił wykład inauguracyjny. Szkoła jako miejsce przekazywania informacji to już jest dawno nieprawda, bo mamy inne miejsca i inne sposoby na przekazywanie informacji. Może szkoła powinna być raczej miejscem porządkowania informacji. Może miejscem łączenia informacji w większe całości, żeby rozumieć nie detale, tylko żeby rozumieć całe procesy. By młodym ludziom wchodzącym dopiero w dorosłe życie to ułatwić, potrzebne są autorytety. Będziemy uczyli nie tylko tego, jak zajmować się chorym, ale będziemy przede wszystkim uczyli empatii. Empatii dla pacjentów i na to będziemy zwracali bardzo dużą uwagę. Bo uważność na drugiego człowieka przynosi efekty. Myślę, że przede wszystkim poznaje się bardzo ciekawych ludzi, którzy napędzają się nawzajem i nawzajem się motywujemy. Mamy możliwość poznać, teraz jestem akurat na kierunku grafiki, mamy możliwość poznać dużo różnych technik, od tam rzeźby, po linoryt, dużo cyfrowych technik. Także no po prostu jest bardzo szerokie spektrum rzeczy, których możemy się nauczyć. A potem wdrożyć w życie, idąc dalej w świat. Wielka inwestycja w Katowicach będzie obejmowała przebudowę 11 kamienic. Kwartał przy ulicy Dworcowej, w ścisłym centrum miasta, który od lat popadał w ruinę, przejdzie metamorfozę.
po to, żeby powstał tu luksusowy hotel. Warta 300 milionów złotych inwestycja będzie jednak oznaczała spore problemy dla mieszkańców i osób odwiedzających Śródmieścia. Chcemy Państwu pokazać, jak te obiekty wyglądają dzisiaj. Dzisiaj w środku jest ruina, a za kilka lat mają być pokoje hotelowe i to w bardzo wysokim standardzie. To wnętrza budynku przy ulicy Dworcowej 3, samo centrum Katowic, ale od lat stan kamienic przy nowym miejskim deptaku jest coraz gorszy. Jest to rzeczywiście kompleks, z którym związany jest znaczący kawałek historii tego miasta. Powiedziałbym, że nawet pamięta on początki budowy miasta. Do niedawna ten budynek był przechodnią kolejową. Teraz znajdzie się w nim hotel sieci Marriott. Będzie to obiekt dużych rozmiarów. Zostanie mu podporządkowany cały kwartał złożony z 11 kamienic. Ich właściciel od lat nosił się z zamiarem ogromnej inwestycji, która zmieni krajobraz tej części Śródmieścia. Ten projekt otwiera wszystkie właściwie witryny do samego spodu, czyli do poziomu ulicy, powoduje, że właściwie w każde miejsce tego kompleksu będzie można wejść. Żeby wizualizacje autorstwa Konior Studio mogły stać się rzeczywistością, trzeba jednak kilku lat i około 300 milionów złotych. Tyle ma kosztować budowa kompleksu w kwartale pomiędzy ulicami Dworcową, Dyrekcyjną i Mieleńskiego. Ulicy Mieleńskiego, która zostanie przystosowana do potrzeb budowy, poruszać będą się ciężkie samochody. Będziemy na początku wykonywać rozbiórki tej infrastruktury, która tutaj obecnie jest. To będzie się wiązało z wywozem gruzu. Z kamienic zostaną tylko fasady, a pierwsze prace zaczną się od podwórka. Cała budowa ma potrwać 3 lata i zacznie się jeszcze w tym miesiącu. Nowatorska forma nauki łącząca wiedzę medyczną z zabawą wirtualnej rzeczywistości. Na Śląsku powstał pierwszy w Polsce medyczny escape room. Gra przenosi studentów do opuszczonego szpitala z lat 60. XX wieku. Muszą rozwiązać medyczne zagadki, aby wydostać się z pułapki. Powszechnie znana definicja escape roomu do niedawna brzmiała tak. To gra zespołowa, której celem jest rozwiązanie serii zagadek w określonym czasie, aby wyjść z specjalnie przygotowanego pokoju. Teraz ta definicja przybiera nowy wymiar. W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach powstał bowiem pierwszy w Polsce medyczny escape room. Gra jest bardziej wymagająca od tej tradycyjnej. Troszeczkę tej wiedzy takiej, którą my się zajmujemy na co dzień, czyli właśnie medycyny, nauk o zdrowiu. Jest 5 różnych pomieszczeń, z każdego z nich trzeba wyjść i w każdym z nich są inne zagadki, które w jakimś tam stopniu, prawie wszystkie, oscylują, jeżeli chodzi o pewne rzeczy medyczne. Zagadki dotyczą medycyny, bo gra została stworzona z myślą o studentach. Escape Room ma być nową możliwością nauki dzięki technologii. Jest bowiem umieszczony w wirtualnej rzeczywistości. Poruszanie się w niej jest możliwe dzięki goglom VR. Technologie, które pozwalają ją przenieść trochę inną rzeczywistość, pokazać jak to wygląda w trójwymiarowej rzeczywistości, jak wygląda w nałożonej rzeczywistości na to, co widzimy. To są technologie, które pozwalają studentom wyobrazić sobie coś więcej niż tylko to, co do tej pory mieli w ramach standardowej literatury. Wzbogacony Escape Room jest szansą do zainspirowania młodych ludzi. Ma ukazywać meandry medycyny w ciekawszej formie. Dla uczniów z kolei ma być podpowiedzią podczas wyboru studiów. Możliwości jest przecież coraz więcej. Taki był wtorek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.